Kontynuujmy naszą prezentację na temat trójkątów o kątach 30, 60, 90 stopni. Dla przypomnienia tego, czego się właśnie nauczyliśmy, bo mam nadzieję, że się nauczyliście lub przynajmniej dla przypomnienia tego, co widzieliście. Jeśli mamy trójkąt o kątach 30, 60, 90 stopni i pamiętajcie, to dotyczy tylko trójkątów o kątach 30, 60, 90 stopni, to jest kąt 30 stopni, to jest 60. Gdybym powiedział, że przeciwprostokątna ma długość h, wiemy, że bok naprzeciwko kąta 30 stopni, który jest najkrótszym bokiem trójkąta, wynosi h przez 2 lub 1 druga przeciwprostokątnej. Dowiedzieliśmy się także, że ten dłuższy bok, bok naprzeciwko kąta 60 stopni, jest równy pierwiastek z 3 przez 2 razy h. Rozwiążmy zadanie, w którym skorzystamy z tych informacji. Powiedzmy, że mam taki trójkąt. Trójkąt prostokątny, a ten kąt ma 30 stopni. Możemy też łatwo stwierdzić, że jeżeli to jest kąt 30 stopni, to jest kąt 90 stopni, to to jest kąt 60 stopni. Załóżmy, że przeciwprostokątna ma długość 12. Wiemy, że to jest przeciwprostokątna, ponieważ leży naprzeciwko kąta prostego. Co to za bok? Czy to jest bok leżący naprzeciwko kąta 60 stopni, czy naprzeciwko kąta 30 stopni? to kąt 30 stopni leży naprzeciwko niego, tak? Celowo narysowałem ten trójkąt troszkę inaczej. Kąt 30 stopni otwiera się na ten bok. To jest najkrótszy bok. Wiemy, że bok naprzeciwko kąta 30 stopni stanowi połowę przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątna ma długość 12, więc to będzie 6. Ten bok, który leży naprzeciwko kąta 60 stopni, równa się pierwiastek z 3 przez 2 razy przeciwprostokątna. A więc pierwiastek z 3 przez 2 razy 12 równa się 6 pierwiastek z 3. Co jest ciekawe, dłuższy bok, nie będący przeciwprostokątną, jest o pierwiastek z 3 dłuższy niż ten krótszy bok. Nie chcę wprowadzać za dużo zamętu. Zróbmy kolejne zadanie. Powiedzmy, że to jest kąt 30 stopni to trójkąt prostokątny. Gdybym powiedział Wam, że ten bok tutaj ma długość 5, to jaka jest długość tego boku? Najpierw zastanówmy się, co tu w ogóle mamy. 5 to który bok? Jeżeli to jest 30 stopni, to wiemy, że to będzie 60 stopni. A więc 5 leży naprzeciwko boku 60 stopni, a x to przeciwprostokątna, gdyż leży naprzeciwko kąta 90 stopni. Jednocześnie jest najdłuższym bokiem w trójkącie prostokątnym. Z naszego wzoru wiemy, że 5 równa się pierwiastek z 3 przez 2 razy przeciwprostokątna, czyli x. Teraz musimy wyliczyć x. Możemy przemnożyć obie strony przez odwrotność tego współczynnika. A więc 2 razy pierwiastek z 3, razy pierwiastek z 3, i później 2 razy pierwiastek z 3. Ups. Ok, to zignorujcie. Otrzymujemy tutaj 10 przez pierwiastek z 3. To 2 skraca się z tym 2, ten pierwiastek z 3 skraca się z tym pierwiastkiem z 3, a więc 10 pierwiastek z 3 równa się x. Jeżeli oglądaliście poprzednie prezentacje, to wiecie, że to może być prawidłowa odpowiedź, ale w mianowniku mamy pierwiastek z 3, a ludzie raczej nie lubią mieć liczb niewymiernych w mianowniku. Usuńmy zatem tę niewymierność z mianownika x równa się 10 przez pierwiastek z 3. Aby usunąć niewymierność z mianownika, musimy pomnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek z 3, ponieważ dopóki mnożymy licznik i mianownik przez tę samą wartość, to tak jakbyśmy mnożyli ułamek przez 1. Zatem to równa się 10 pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to po prostu 3. Więc x równa się 10 pierwiastek z 3 przez 3. To ta przeciwprostokątna. Wiem, że trochę to tutaj zagmatwałem. Oczywiście to jest 10 pierwiastek z 3 przez 3, tak? Ta przeciwprostokątna. Wiemy, że bok 30 stopni, tak, to jest 30 stopni, stanowi połowę tego, a więc 5 pierwiastek z 3 przez 3. Dobrze, myślę, że teraz już bardziej rozumiecie temat trójkątów o kątach 30, 60, 90 stopni i jesteście gotowi stawić czoła trudniejszym zadaniom z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa. Bawcie się dobrze!